Zagrajnika dopinguje Kingwin. Zagrajnik TV. Egzemplarz recenzencki Krwi i Wina dostałem od CD Projektu w dniu premiery dodatku. Mimo to minął niemal miesiąc, nim w końcu wybrałem się do malowniczego Toussaint. Zwlekałem tak długo nie dlatego, że nie chciałem Wiedźmina pograć, bynajmniej. Wiedźmin 3 to najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem, a więc byłem pewien, że do nowej przygody Geralta przysiądę dopiero wtedy, gdy nie będę miał już żadnych zaległych spraw. Dopiero wtedy, gdy będę pewien, że mogę zatonąć w tym magicznym świecie na kolejne dziesiątki godzin. Nie oznacza to jednak, że kiedy Grajowy zajmował się innymi sprawami, Krew i Wino leżało nieużywane na jego dysku i zbierało kurz. Tak się bowiem nieprzypadkowo złożyło, że ja akurat miałam w dniu premiery dość czasu, by dać się porwać tej nowej przygodzie. W końcu jednak oboje dotarliśmy do zakończenia, choć wcale nie przyszło nam to łatwo, bo świadomość, że to już koniec, że nie będzie już więcej na co czekać, była zwyczajnie przygnębiająca. Krew i Wino to najpiękniejsze pożegnanie z Wiedźminem 3, jakie mogli nam tylko zafundować Redzi. I cóż, jest co najmniej 10 powodów, dla których warto wybrać się z Geraltem na tę ostatnią wielką przygodę. Powód, dla którego Geralt udaje się do Toussaint, jest dość wiedźmiński. Do ubicia jest tam bowiem pewna tajemnicza bestia, która jako ofiarę upodobała sobie szlachetnie urodzonych mężów. Sprawa jest na tyle poważna, że po Wiedźmina posyła sama, znana skądinąd, urocza, jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta, a więc rzecz jasna, jaskra w dodatku ani widu, ani słychu. Na miejscu okazuje się, że bestia do zwyczajnych nie należy, a polowanie na nią przeistacza się w mozolne śledztwo. Do monumentalnej przygody z podstawki oraz enigmatycznej i błyskotliwej opowieści pana Lusterko dołącza więc wytrawny kryminał. W tej historii przewija się oczywiście mnóstwo świetnych postaci, na czele z samą księżną. Ta nieco roztrzepana, niesłychanie dystyngowana, a jednak w głębi duszy żądna przygód dama budzi naszą sympatię od samego początku i przynajmniej w połowie jest to kwestia jej świetnego dubbingu. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Guillaume zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. Jest jeszcze choćby nieufny wobec Geralta władczy dowódca gwardii Damien de la Tour, czy fajtłapowaty i poczciwy Milton de Peyrac Peyran. Zdecydowanie największą gwiazdą jest tu jednak pewien stary znajomy. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Regis przez wielu uważany jest za jedno z najciekawszych Wiedźminie postaci, dlatego trudno się dziwić, że spore grono czytelników nie uznaje jego śmierci opisanej w Pani Jeziora. Najwyraźniej do tej grupy zaliczają się także scenarzyści Wiedźmina, bowiem w Krwi i Winie Regis powraca i zachwyca elegancją, elokwencją i błyskotliwością, dokładnie tak jak miało to miejsce w książkach. Już na początku wita on Geralta chlebem, solą i na parę z mandragory, i nawet ci, którzy nie czytali jeszcze książek, w mig poczują, jakby spotkali przyjaciela z dawnych lat. Regis nie tylko jest świetnie napisany i wygląda dokładnie tak, jak można go sobie wyobrazić podczas lektury, ale też, a nawet przede wszystkim, jest koncertowo zagrany. To właśnie Jan Frycz obdarzył wampira chropowatym, a jednocześnie aksamitnym i ciepłym głosem i trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś mógł zrobić to lepiej. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna, nic nie da użycia nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Jako się rzekło, Toussaint rozmiarami dorównuje Velen czy wyspom Skellige. Ten ogromny, a nawet imponujący jak na dodatek obszar jest całkowicie odmienny od tego, co dotychczas zdążyliśmy w Wiedźminie poznać. Pejzaże są tu zieleńsze, żywsze i przede wszystkim nietknięte koszmarem wojny. Niebo jest wręcz bajkowo błękitne, a wzgórza porastają winorośla uginające się pod ciężarem owoców. Po swojskich wsiach Velen kolorowe, bogato zdobione miasteczka Toussaint wydają się egzotyczne, a stołeczne miasto Beauclair imponuje przepychem. Nowy krajobraz to miła odmiana, ale rzecz jasna, nie wszystko jest tu tak sielankowe, jak się wydaje. I całe szczęście dla Wiedźminów. Na traktach i w opuszczonych umocnieniach panoszą się grosanci, a w lasach i pieczarach roi się od znanych nam, ale i zupełnie nowych potworów. Questów jest więc w Toussaint w zatrzęsienie, a zdecydowana większość z nich w niczym nie ustępuje pomysłowością tym znanym z podstawki. Oh.
raczej nie powinno być dla nikogo tajemnicą, że obok wina to właśnie wampiry stanowią w dodatku główną atrakcję. Podczas gry mamy okazję poznać pradawną rasę wampirów wyższych lepiej niż kiedykolwiek. Ich zwyczaje, historie, wzajemne relacje, stosunek do otaczającego ich świata i ludzi. Szczególnie temu ostatniemu zagadnieniu poświęcone jest sporo miejsca, a to za sprawą lektur o dość wymownych tytułach, jak choćby Hodowla trzody ludzkiej, czy Ludzie schowu klatkowego i wolnego wybiegu. Nowe perły literatury natykamy się zwiedzając pewien wampirzy loch, będący jedną z najbardziej przerażających i klimatycznych lokacji w grze. Tusson to kraina błędnych rycerzy, którzy swoje miano traktują dosłownie jak nikt inny. Co rusz mowa tu jest o odwadze i honorze, a pojedynki i bohaterskie wyczyny są w Tusson na porządku dziennym. A przynajmniej w teorii, bowiem szybko okazuje się, że błędni rycerze nie tylko błądzą, ale też błędnie pojmują wspomniane wyżej idee, a popełnianie błędów to główne zajęcie, jakim się zajmują. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Bohaterem jednego z najciekawszych questów pobocznych jest milczący i przez wielu niezauważany bohater podstawki. Mowa tu rzecz jasna o płotce. Wierna klacz Geralta okazuje się być biegłym śledczym i pomaga w rozwiązaniu zagadki konia widmo, z którą sam wiedźmin nie dawał sobie rady. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Brzmi dziwacznie? A co powiecie na to, że w płotkę wciela się nikt inny jak sam niezastąpiony Wojciech Mann? Po tym zadaniu nigdy już nie spojrzycie na płotkę w ten sam sposób. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Jasne. Jedną z ciekawszych zmian, jakie dodatek wnosi do mechaniki gry, są wiedźmińskie mutacje doktora Morrow. Dzięki nim w całkiem nowym drzewku można odblokować kilkanaście nowych umiejętności, które w znacznym stopniu ubogacają model walki. Ponieważ rozwój mutacji wymaga nie tylko punktów umiejętności, ale także mutagenów, wymaksowanie go w pełni to zadanie wcale niełatwe, nawet dla wysokopoziomowych postaci. Ponadto odświeżeniu uległ w dodatku interfejs, który w końcu jest wygodny i funkcjonalny. Tym samym naprawiona została jedna z nielicznych, większych bolączek trzeciego Wiedźmina. Geralt w końcu będzie miał szansę zapuścić korzenie, a to za sprawą pewnej winnicy, jaką dostanie już na początku gry. Corvo Bianco dostajemy wprawdzie jako ruinę, ale wystarczy trochę czasu, serca, no i rzecz jasna pieniędzy, by przywrócić posiadłości dawny blask. Choć renowacja i rozbudowa winnicy nie jest zajęciem szczególnie skomplikowanym, to jednak daje przyjemne poczucie celu i wiąże się z tym mnóstwo zabawnych smaczków. Są to kraina wzorowana na Francji, a skoro Francja, to i Galowie. Nawiązań do najdzielniejszych Galów mieszkających w jednej małej wiosce, stawiającej opór całemu Imperium Rzymskiemu, jest tu w zatrzęsienie na Teutatesa. Obok poszukiwań pewnej zaginionej beczki wina, co jest jawnym odniesieniem do tomu Asterix u Brytów, zdecydowanie najlepszym smaczkiem jest wizyta w pewnym banku i próba zdobycia w nim słynnego zaświadczenia A38. Dom, który czyni szalonym? Tak. Wy też musicie tam pójść, to jest następne zadanie. Musicie poprosić o zaświadczenie A38. Idziemy, Obelixie! By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Cały ten quest jest jednym wielkim hołdem dla przygód Galów i roi się w nim od kwestii sytuacji żywcem wyjętych z kultowego filmu 12 prac Asterixa. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Wyobraź sobie, moja droga, ten ostatni wiatr! Proszę pani! Och, najowisze ci ludzie są niemożliwi! Czego pan chce? Zaświadczenie A38! Ma pan niebieski formularz? Niebieski nie. A więc jak pan chce otrzymać zaświadczenie A38? A gdzie mogę go dostać? Okienko pierwsze! Byłem tam! Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest! Ten formularz pozwoli wam na otrzymanie różowego formularza. Różowego? Jest on niezbędny do otrzymania zaświadczenia A38. Okienko 12, drugie piętro, schody B, korytarz pierwszy. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu.
momencie Geralt trafia do bajkowej krainy, w której czeka go doprawdy magiczna przygoda. Ale o tym musicie się już przekonać sami. Krew i wino to dodatek znakomity. Dodatek, który po raz kolejny udowadnia, jak niezwykle do swojej pracy podchodzą redzi, jak wielką miłością darzą świat Wiedźmina i jak niesamowicie traktują graczy. Krew i wino to dodatek wielki i długi, który z powodzeniem mógłby być samodzielną grą. Krew i wino to w końcu dodatek, w który obowiązkowo musi zagrać każdy miłośnik Wiedźmina, RPGów i po prostu dobrych gier. A w oczekiwaniu na Wiedźmina 4 będziemy czekać na Gwinta Online. Na szczęście znacznie krócej, bo zamknięta beta rusza już we wrześniu, więc rzecz jasna, warto rejestrować się już dziś. A jak Wam spodobało się Krew i Wino? Myślicie, że to rzeczywiście koniec, czy może jednak redzi zaskoczą nas czymś jeszcze? Piszcie w komentarzach. Zachęcam Was do subskrybowania kanału oraz rzucenia okiem na zagrajnikowego Face'a i forum. A jeśli chcielibyście przyczynić się do rozwoju zagrajnika, możecie także rzucić okiem na mojego świeżo założonego Patronite'a. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje Kingu. Szuka A38, a to dobre.